tej chwili pokażę Ci, jak wygląda przygotowanie do jazdy motocyklisty, co musi być jego obowiązkowym wyposażeniem, udając się na egzamin. Jedyną rzeczą, którą my musimy mieć ze sobą, są rękawice. Pamiętajmy, że kask oraz na początku jest osoba, która odpowiedzialna jest za przygotowanie motocyklisty na egzaminie, zakłada nam ochraniacze na kolana, zakłada nam ochraniacze na łokcie, ale zaznaczyć należy, że te ochraniacze zostaną założone tylko wyłącznie, kiedy ich nie ma. Dlatego namawiam ludzi, którzy mają spodnie motocyklowe, mają kurtki motocyklowe, aby na egzamin udali się w swoim stroju, gdyż taka kurtka czy takie spodnie mają powszywane ochraniacze oryginalnie. Wtedy nie będziemy musieli być wyposażeni przez ochraniacze, które są w WORDzie, bo mamy je wstawione. Nie należy się krępować. Pamiętajmy, nie jest to dla nas wstyd, że mamy odzież. Nie jest to równoznaczne z tym, że jeździmy motocyklem, bo niektórzy kursanci, przychodząc do mnie, mówią: może będzie pan, proszę pana, o mnie to źle świadczyło, że ja już jeżdżę. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Mamy swoją kurtkę, swoje spodnie, jest to do naszego ciała super dopasowane i ja zalecam, aby na egzamin mieć swoją kurtkę, ewentualnie swoje spodnie, a rękawiczki oczywiście, które na pewno musimy mieć. Pierwszą rzeczą, jaką jest, to jest przede wszystkim założenie hełmu ochronnego. To chcę powiedzieć, że przede wszystkim ten hełm musi być zabezpieczony. Zademonstruję w tej chwili, jak to wygląda, czyli musimy sobie, proszę bardzo, zapinamy i sprawdzamy, że tu ten hełm jest zapięty. Dlaczego? W momencie niezabezpieczenia na egzaminie hełmu ochronnego egzamin jest momentalnie przerywany. Dlaczego? Jest to stworzenie zagrożenia, gdyż w momencie jakiejkolwiek wywrotki przy zadaniach egzaminacyjnych ten kask po prostu nam z głowy spadnie, bo w żaden sposób nie jest zabezpieczony. Więc nawet gdy osoba na egzaminie nam go założy, pamiętajmy, musimy przede wszystkim sprawdzić, czy jest kask zapięty. I drugą bardzo istotną rzeczą przy kasku, pamiętajmy, że jest szyba. Potocznie czasami określana jako blenda. Ta szyba powinna znajdować się poniżej linii oczu. Nie ma obowiązku zamknięcia, tak jak w tej chwili pokażę, zupełnie. Możemy mieć przestrzeń na tak zwany palec, ale najważniejsze, musi być opuszczona poniżej linii oczu. Nie ma takiej opcji, aby ona była otwarta, gdyż nie spełnia w żaden sposób swojej roli. Czyli przygotowanie motocyklisty. Kask, który jest zapięty, blenda poniżej linii oczu. Zakładamy dopiero wtedy sobie rękawiczki, bo wtedy one nam nie krępują ruchu. Bo kask mamy zapięty, założone są rękawiczki. I przystąpimy za chwilę do przygotowania motocykla do jazdy. Bo my jesteśmy, zakładamy, że jest kurtka, są ochraniacze na łokcie, na kolana. Mamy kask założony, zapięty, rękawiczki. Podchodzimy do motocykla i musimy sprawdzić wszystkie elementy, które mają wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Przede wszystkim składamy nóżkę i zaczynamy od czego? Od ustawienia lusterek. Lusterko z prawej, z lewej strony, musi być wyraźny ruch ręką, że ja te lusterka ustawiam. Sprawdzamy sobie hamulec nożny, sprawdzamy hamulec ręczny. Poprzez wciśnięcie hamulca ręcznego sprawdzamy luz na kierownicy oraz czy nie ma wycieków z układu zawieszenia przedniego. Sprawdziliśmy zawieszenie, sprawdziliśmy jeden hamulec, drugi hamulec. Wtedy uruchamiamy zapłon, odpalamy motocykl, dajemy pierwszy bieg. Pamiętajmy, ruszamy z lewej nogi i przed możliwością rozpoczęcia jazdy musimy się upewnić, czy my możemy ten manewr spokojnie na placu rozpocząć. Czyli oglądamy się w lewo, w prawo, bądź w prawo, w lewo i dopiero spokojnie możemy ruszać.
sposób prawidłowy zademonstrowane przygotowanie motocyklisty, jak i motocykla do rozpoczęcia jazdy. Pamiętajmy o tym, bo to są jedne z ważniejszych rzeczy, które później skutkują tym, że egzamin jest negatywny, bo nie mamy zapiętego kasku, nie upewniliśmy się o możliwości rozpoczęcia jazdy, nie sprawdziliśmy ustawienia lusterek. Te wszystkie rzeczy mają bardzo ważny wpływ na rozpoczęcie jazdy i na kontynuowanie tej jazdy na placu. Musimy pokazać, że my na egzaminie posiadamy wiedzę, przede wszystkim też teoretyczną, potrafimy ją w praktyce zademonstrować i pokazać, że w pełni bezpiecznie możemy poruszać się motocyklem po drodze.